Jaworze odbyła się kolejna, już 9. edycja Krajowego Konkursu Energetycznego imienia profesora Jacka Malko. Ideą akcji jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo, posiadającej pasje badawcze oraz aktywizacja młodych ludzi myślących kreatywnie i nieszablonowo. Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Do młodych dociera coraz więcej informacji na ten temat. Chyba powoli też rośnie świadomość, że efektywność energetyczna, szanowanie energii to jest to, na co trzeba po prostu w codziennym życiu zwrócić uwagę. Zadaniem uczniów konkursu było nadesłanie pracy pisemnej wraz z prezentacją. Uczestnicy mogli się zmierzyć z takimi tematami jak elektromobilność, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna czy ogrzewanie budynków na obszarach wiejskich. Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na konkurs oceniane były przez jury złożone z osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawował Edward Słoma, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii. To jest konkurs, który dla mnie osobiście jest konkursem bardzo dobrze ustawionym kierunkowo, bo jest ustawiony przez osobę, która sama nie jest energetykiem, natomiast patrzy na energetykę właśnie z punktu widzenia wielorakich korzyści i potrzeb, jakie wokół tej energetyki należy uruchamiać, aby ją dobrze rozumieć. Jury konkursu przewodniczyła dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorem konkursu była Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia. Liczymy na ich umysły, bo takich pomysłów nam potrzeba. Bez próżnego i Salomon nie naleje, to jest jedna rzecz. Natomiast druga, ja kładę też nacisk duży na budzenie świadomości w społeczeństwie i to w młodych, ale i też w starszych. Po obradach jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce Grzegorzowi Życkiemu z zespołu szkół nr 2 imienia Władysława Orkana w Szczecinie. Chciałbym, żeby polskie miasta inwestowały więcej w elektryczne autobusy, tramwaje oraz trolejbusy zasilane zieloną energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii oraz żeby Polska zainteresowała się bardziej instalacjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Drugim miejscem została nagrodzona Alicja Rak z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Dlaczego w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność? Dlaczego? Ponieważ nasz kraj jest bardzo zanieczyszczony. Trzeba jakoś zmotywować ludzi, żeby po prostu korzystali z tych bardziej zdrowych i lepszych dla nas efektów, znaczy, żeby były lepsze efekty po prostu. Na trzecim miejscu ex aequo znaleźli się Szymon Skórski z Zespołu Szkół imienia Janusza Groszkowskiego w Mielcu oraz Antoni Urbaj z Zespołu Szkół imienia pułkownika Gwidona Langera w Cieszynie. Jury przyznało również wyróżnienia, które trafiły do Nikodema Igies z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II w Jaworznie, Magdaleny Oczek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Doroty Kannenberg z Politechniki Wrocławskiej. Wszystkim finalistom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.